przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 la. Otwórz oczy, patrz. Piłkę kopać chcesz. Hej, hej! Witajcie na kanale Titrowan. W dzisiejszym vlogu będziemy naprawiać trochę rower, ponieważ ma już przejechane 7000 km. No i to łożysko, które tutaj się znajduje w sporcie, zaczyna strzelać, także będziemy je wymieniać. Jeżeli was to interesuje, jak to wymienić, oglądajcie do końca. No, w tym rowerze Aspre 2, w tym momencie, jest zastosowane łożysko typu Hollowtech 2, czyli takie łożyska zewnętrzne, nie są w samym suporcie, tylko na zewnątrz suportu one są rozmieszczone, czyli właśnie przez to, że są tutaj po zewnętrznej stronie, z jednej i z drugiej strony te łożyska, czyli szerzej rozstawione, nadają właśnie sztywność większą temu suportowi i no, lepiej się to pedałuje wtedy. No i oczywiście mniej się zużywają. Dobra, do wykręcenia tego potrzebujemy taki klucz. To jest taki specjalny klucz. No, ciężko. Nie można dostać w zwykłym jakimś sklepie. Trzeba to prawdopodobnie, ja to zamówiłem gdzieś tam przez internet. No i tutaj jeszcze taki dodatkowy klucz do tej blokady, która się znajduje tu wewnątrz, tutaj od tej strony. Oczywiście jakieś klucze imbusowe do wykręcenia, jakieś pudełeczko trzeba sobie przygotować na śrubki, no i przydadzą się jakieś szmatki. Dobra, zabieramy się do wykręcenia. No, na początku odkręcamy tutaj dwie śruby imbusowe. One tutaj nam przytrzymują ten pedał, to ramię pedału. Oczywiście z jednej i z drugiej strony. Jak jest imbus trochę z większym ramieniem, to łatwiej jest po prostu ją odkręcić. No i teraz tutaj w środku jest takie zabezpieczenie. Żeby to zabezpieczenie wyciągnąć, trzeba coś ostrego. A few moments later. Tu widać, ona jest taka spinka tego typu. I to sobie wrzucamy do pudełeczka. I odkręcamy drugą śrubę. Mamy obydwie śruby wykręcone. Teraz wykręcamy to zabezpieczenie tutaj, to żeby ten pedał się nie wysunął przez przypadek, nawet jakby się odkręciły te śruby. Czyli wkładamy sobie ten klucz i imbusem odkręcamy to zabezpieczenie. No, nie jest tak mega mocno dokręcone, także się uda to w miarę łatwo wyciągnąć. Dobra, następna sprawa. Już w tej chwili możemy wyciągnąć ramię pedału i sobie to wysuwamy, tak? Z drugiej strony cały ten support, znaczy cały ten pedał razem z tym z mechanizmem korby tutaj wysuwamy. Najpierw sobie zrzucić, warto by było łańcuch i dopiero teraz wysunąć po prostu ten cały mechanizm korbowy. O. I mamy go. A few moments later. O, w
tym systemie mamy korbę zintegrowaną z tą osią, przez co daje nam to mega sztywność. No i przekłada się to na bezproblemowe pedałowanie i niezużywanie właśnie tych łożysk. A few moments later. No i teraz możemy się dostać do tych naszych łożysk, tak, suportu, które strzelają. Trzeba je po prostu wymienić. Teraz pamiętajmy, że one są oznaczone L, lewa, prawa, lewa strona, R to prawa, od left, right po z angielskiego, i odkręcamy je dużym ramieniem, to w miarę łatwo to idzie, czyli tu do przodu jak gdyby roweru kręcimy i z tamtej strony, z prawej też kręcimy do przodu, czyli z jednej strony jest prawy gwint, z drugiej strony jest lewy, tak żeby się po prostu to nie odkręcało w czasie jazdy. O, tu w miarę łatwo poszło. No i to po prostu sobie wykręcamy. No i w tej miejsce znajdują się tu po zewnętrznej łożyska maszynowe. Ręką jak okręcam, to one, no nie czuć tego luzu, jednak na korbach to jest duże ramię. No i coś tam zgrzyta, no po prostu się zużyło to łożysko. Przy okazji wymiany tych łożysk, to jest właśnie to moje stare łożysko suportu, postanowiłem sobie zmienić trochę na lepszą grupę, żeby bardziej było wytrzymałe i tak dalej. Ponieważ tutaj Romet stosuje łożysko z grupy Sory, a Sora to jest taka grupa średnia. A ja zakupiłem w tej chwili z grupy Dura Ace. No i będę miał suporcik na łożyskach z grupy Dura Ace. No i teraz się okazało, że jak przyszły te łożyska, jest grupa Dura Ace w ogóle potrzebuje kolejne jakieś narzędzia. Nie dość, że to jest kolor tam nieważny, bo jest czarny, ale będzie ładniejsze tutaj na rowerze. Ale jest po prostu ta miseczka tutaj węższa niż tu. Teraz do tego klucza tu trzeba jeszcze dokupić taką specjalną wkładkę, która pomniejsza tą średnicę i wtedy będzie można dokręcić grupę Dura Ace. No niestety Dura Ace się rządzi swoimi prawami. Jak widać, po prostu zwykły klucz do tego się nie nada. No niestety, zamówiłem teraz klucz, bo nigdzie nie idzie go dostać. No i czekamy, jak przyjdzie klucz, będziemy kontynuować już zakładanie nowego suportu. Tomorrow. No niestety, podchodzę kolejnego dnia do tematu tego łożyska suportu. Klucz, który zamawiałem, miał być wczoraj, miał już dojechać. Dzisiaj jest już piątek, z tego co widzę, to paczka nawet nie została nadana, także nie wiem co się tam dzieje w tych paczkomatach, ale słabo to wszystko działa. Pogoda jest fajna, trzeba na rowerze jeździć i myślę, że da się dokręcić po prostu przez jakąś szmatkę, jakimiś szczypcami dobrymi to ścisnę i to spróbuję dokręcić, bo z jednej strony w miarę nawet przez szmatkę ręką można było to dokręcić, a z drugiej jest takie zabezpieczenie tutaj. Tak jak przy nakrętkach samokontrujących, taki jakby plasticzek, który zapobiega wykręcaniu się samoistnym na tym gwincie. Także spróbujemy z tą szmatką, może się uda i będzie zrobiony temat. No dobra, nałożymy tą szmatkę i spróbujemy to dokręcić. No i się dokręca. Także powolutku sobie to
trzeba będzie dokręcić, tak żeby nie skancerować tej, tej obudowy tutaj, tego łożyska. No, kręci się elegancko. Nic się tutaj nie uszkadza, także spoko. Trudno, tego klucza nie dosłali. Pogoda jest piękna, trzeba jeździć. A nie, żebym czekał na klucz. No dobra, niestety stanęło to w miejscu. Już mocniej się nie da dokręcić tymi szczypcami. Także zabieram rower i jadę do jakiegoś serwisu, czy tam do Decathlona. Niech mi to po prostu dokręcą, no bo ja nie mogę tu czekać na ten klucz. No dobra, wyszedłem już z tego Decathlonu, ale problem niezałatwiony, ponieważ twierdzą, że to jest jakaś specjalistyczna część. No niestety, Shimano Dura Ace się rządzi swoimi prawami, no mają specjalny klucz do tego i akurat Decathlon ustowo nie ma takiego klucza. Może pierwszy raz się spotykają z takim czymś. No być może, że po prostu przykręcają te takie standardowe po prostu te łożyska, takie jak ja tam miałem wcześniej na tym Holotechu dwójce na grupie Sora, gdzie ten klucz miałem. Najbliżej mam tutaj sklep Bianchi z tymi włoskimi rowerami na trasie europejskiej. Także cisnę do nich, zobaczymy co oni powiedzą na to. No dobra, jestem koło sklepu Bianchi. Zobaczymy co oni powiedzą. To mniejszy jest klucz. Koło zębato się nie zmieściło, tak? Większe? Większe się nie zmieści, a druga sprawa, że tak jak na początku ja już myślałem o tym, że po prostu z łańcuchem ośmiorzędowym, bo tu jest 8 biegów. Pisemka kaseta, no i model jest kaseta. No, chodzi o... No dobra, jest po kłopocie. Chłopaki tutaj dali radę, naprawdę Bianchi się spisało. Widać, że mieli te klucze, tam pokazywałem wam, nawet mnie wpuścili tam na zaplecze. Pięknie dokręcone, także cisnę do garażu, podkręcać to do końca. No i co, pytałem się ile chcą za to, po prostu powiedzieli, proszę jeździć, cieszyć się rowerem. To jest podejście, no. Dobra, ciśniemy. A few moments later. No dobra, czas skręcać to wszystko, ale przez to, że mamy to na wierzchu, to trzeba po prostu tutaj wszystko sobie poczyścić od starego jakiegoś brudu, piasku i tak dalej. No bo teraz jest dojście do tego wszystkiego. Także czyszczę to i zakładam już z powrotem do roweru. No i dobra, zakładamy teraz to z powrotem. Najlepiej będzie to przez te łożyska, trzeba troszeczkę pomóc młoteczkiem gumowym. O. Luźno się rusza korba. Także tu sobie założymy łańcuch. I teraz założymy tą drugą część tutaj, z tej strony. A mianowicie to ramię z korbą. Teraz trzeba mniej więcej, żeby to równo założyć, bo tu są... A tu się nie da inaczej założyć. Tu jest po prostu jeden taki szerszy wypustek. I tutaj w tym, w korbie też jest, w tym ramieniu też jest jeden taki szerszy, także ona po prostu wskakuje w swoje miejsce, która tu kontruje nam to, żeby nam nie wysuwało się to. To jest taki
takie zabezpieczenie, można powiedzieć, ale jest potrzebne, bez żadnej mocy tutaj, to tylko tak, żeby było po prostu dokręcone. O. Teraz bierzemy ostatni element układanki, który jest tutaj, są te dwie śruby, które były, no i ta zawleczka, takie zabezpieczenie. To zabezpieczenie tutaj ma taki wypustek metalowy i on wskakuje tam w korbę, w sumie w tą oś tej korby i nie pozwala na przesunięcie się jakiekolwiek tutaj. Dobra, dokręcamy teraz te dwie tutaj śruby imbusowe. O, jedną mamy, drugą już też. I co, można zakładać koła. I ogień. Gdzieś na trasy. Trzeba to wszystko wypróbować, czy to nie trzeszczy teraz, czy jest robota dobrze zrobiona. No dobra, skręcone wszystko. Koła na miejscu. I teraz ostatnia czynność, którą każdy powinien zrobić, wyczyścić łańcuch. Łańcuch w dwóch etapach robimy. Najpierw takim preparatem do czyszczenia łańcucha. Musimy to wszystko spsikać, wyczyścić do sucha praktycznie i później nanieść smar do łańcucha. Ja takiego akurat używam. No i mam tutaj też taką maszynkę, że zakładam to po prostu tutaj w środek, idzie łańcuch i obracając on się ładnie tymi szczotkami czyści. Teraz zakładamy ten mój mechanizm, który tutaj te szczoty na łańcuchu zakładamy. No i czyścimy łańcuch w jedną, w drugą, od wszystkich takich zabrudzeń. Możemy ten preparat tutaj też wprowadzić. I teraz czyścimy. Preparat jest na bazie jakiegoś jakiejś benzynki, może trakcyjnej też, bo tak pachnie nawet. Już w tej chwili nawet tu śladu nie ma na ramie po tym preparacie. Także można sobie sikać dowolnie na co chcecie. Nawet na tarczę hamulcową do czyszczenia tarcz od brudu. No i dobra, przeczyszczone. Teraz musimy to szmatą powycierać do zera. Cały ten łańcuch musi być suchutki. Zresztą ten preparat już tam generalnie wysechł. Uważajcie tu na paluchy, żeby wam szprycha nie wciągnęła koło. Gdzieś tam można sobie narobić kłopotu. No, jest czyściutki łańcuszek, elegancko. Tu wcześniej jak rozkręcałem, to też przy kole tutaj poczyściłem wszystko przy tej kasecie, żeby to też nie zgrzytało nic. No, no i co, i teraz nanosimy smar. Żeby smar nanieść, to dobrze by było sobie owinąć trochę tutaj w jednym miejscu ramę. No bo ten smar jednak będzie ściekał. Wijamy sobie ramę. I nakładamy smar do łańcucha. Tutaj na tą ścierkę. Wszystkie muszą być od góry tak naniesione. Musi być smar, żeby wszędzie dotarł.
bez żadnego oszczędzania. Myślę, że już cały się przesmarował. Taka puszka to wystarcza na, nie wiem, 30, może 50 smarowań łańcucha. Teraz szmateczkę tu sobie wyciągamy. Resztki tego smaru można sobie powycierać z koła. No i najważniejsza rzecz, nie zostawiamy tak nasmarowanego łańcucha, tylko po prostu go wycieramy z powrotem do sucha praktycznie. No, smar musi być pomiędzy tymi ogniwami, w tych wałeczkach. Nie może być mokry, ponieważ by przyklejał cały kurz, piasek, wszystko by się przyklejało do tego łańcucha. Także wycieramy go z powrotem. Cała operacja jest już zakończona. No dobra, mamy zrobione to wszystko, nasmarowane, łożysko wymienione, to co skrzypiało. Teraz na jakąś małą przejażdżkę trzeba zobaczyć, czy dalej skrzypi. Mam nadzieję, że już problem zażegnany. Mam nadzieję, że ten filmik też trochę przyda się komuś, kto by chciał sam w garażu albo w jakiejś piwnicy wymienić takie łożysko. Pamiętajcie, trzeba mieć klucz. No, ja tutaj nie mogłem czekać, bo piękna pogoda, trzeba jeździć. Dlatego pojechałem najpierw do tego Decathlona, jak widzieliście, później do Bianchi. No, zupełnie inna bajka w tym Bianchi, tam po prostu jak w domu potraktowali. Super ludzie, naprawdę, przy Europejskiej w Szczecinie możecie sobie podjechać, jak będziecie coś tam potrzebować. Na pewno z miłą chęcią pomogą w każdej sytuacji rowerowej. No i co? Myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chodzi o trudność wykonania tego, znaczy wymiany, to myślę, że około 3 na 10. No i to na tyle w dzisiejszym vlogu. Jak się podobało, to dajcie łapeczkę i do następnego. Widzimy się w kolejną niedzielę o 10. Trzymajcie się, cześć!